mnie bardzo zależy na tym, żeby Grudziądz dobrze kojarzył się Polakom, żeby budować wizerunek tego miasta, pięknego miasta, które po wiekach wróciło do macierzy, będziemy niedługo obchodzili kolejną rocznicę, żeby Grudziądz się kojarzył w Polsce ze wszystkim, co najlepsze. Niestety w ostatnich dniach Grudziądz trafił na języki w całej Polsce nie z dobrej strony. To jest sprawa, która toczy się przed sądem rejonowym w Grudziądzu. Kilka dni temu byłem na rozprawie. Wytoczono rolnikom, którzy protestowali w sierpniu ubiegłego roku przeciwko dramatycznie złej sytuacji w rolnictwie. To jest coś kuriozalnego. Proszę Państwa, ci rolnicy, mając absolutne podstawy ekonomiczne, nastąpiło gwałtowne załamanie cen zboża, rzepaku. Tu są duże gospodarstwa wokół Grudziądza, dobre, nowoczesne rolnictwo. Ci ludzie poprzez różnego rodzaju zamieszania na rynku, destabilizację rynku, to za skomplikowana sprawa, by o tym rozmawiać w tej chwili, zwrócili się do władz, bo gdzie się mieli zwrócić? Zwrócili się do władz, chcieli przedstawić swoje postulaty, oczekiwania, swoje sugestie. Zwrócili się poprzez starostwo powiatowe, no, chcąc zainteresować starostę problemem i prosząc starostę, przedstawicieli powiatu, koalicji, która rządzi, o przekazanie tego do Warszawy. Nikt nie raczył rozmawiać z nimi, nie było odważnych urzędników, którzy chcieliby wyjść rolnikom spojrzeć w oczy. Więc ci rolnicy zgłosili protest mało uciążliwy. Protest, który legalnie zgłosili do starostwa, to jeszcze było pod rządami poprzedniej ustawy o zgromadzeniach publicznych, że protest będzie polegał na blokowaniu przez krótkie okresy czasu jednej z ulic w Grudziądzu. Tam się udali. Pod kontrolą policji, która czuwała, by nikomu się nie stała krzywda, przez 20-30 minut przechodzili przez przejście, potem robili przerwę, żeby wszystkie samochody przejechały. Jeżeli pojawił się w sznurze samochodów ktoś, kto miał jakiś problem, pani zasłabła w autobusie, ktoś tam miał jakieś kłopoty, natychmiast był przepuszczany, więc dokuczliwość żadna, że tak powiem. A jednocześnie jeszcze raz powtórzę, ci ludzie mieli prawo protestować. Był to proces legalny, zgłoszony i tak dalej. Co się okazuje? Tam było około 300 ludzi. To po czasie, po wielu dniach, na podstawie zdjęć i filmowania, policja wyszukała kilkanaście osób, którym przedstawiono za,